Dzień dobry, nazywam się Natasza Cowan, pochodzę z Ustki i opłynęłam w samotny świat. Mogą Państwo przeczytać o moim rejsie w czerwcowym wydaniu Travelera. Serdecznie zapraszam. Także o przygodach moich samotnych na oceanie może przeczytać na stronie internetowej www.nataszacowan.com. Serdecznie zapraszam. Co jest najważniejsze w moim rejsie dookoła świata, to to, że przez 8 lat starałam się o ten rejs i się nie poddawałam. I to myślę, że jest największym osiągnięciem w moim rejsie. Wszystko musiałam od podstaw sama zrealizować. I tutaj polecam wszystkim, żebyście się nie bali realizować swoich projektów. Nawet kiedy musicie je zaczynać sami, zupełnie od zera. Bo marzenia naprawdę się spełniają i warto je realizować. W rejs swój wyruszyłam w 2007 roku. Tak wygląda jacht, na którym opłynęłam świat. Ta nasza polska Ustka to jest nazwa. Czerwony jachcik z jednym masztem, długości mniej więcej 10 dużych kroków. Co mi się bardzo podobało w jachcie, to to, że miał, tak śmiesznie zabrzmi, owiewkę. Tutaj jest na zdjęciu owiewka, dlatego że owiewka pozwalała na to, żeby fale wchodzące na jacht nie moczyły mnie. W tym momencie mogłam zachować swoją energię. Nie od razu mokło, nie od razu było mi zimno. W związku z czym właśnie byłam mniej zmęczona, a zmęczenie wiadomo na oceanie powoduje to, że popełniamy błędy, a na oceanie jak się popełnia błędy, to często prowadzi to do niepożądanych skutków. W środku ta naszka wyglądała w ten sposób. Pod ręką oczywiście miałam sztormiak na złą pogodę. Miałam wiele książek ze sobą, bo jednym z powodów, dlaczego opłynęłam świat, to właśnie było to, że chciałam po prostu mieć święty spokój i czas na czytanie książek. Płynęło ze mną wiele maskotek od przyjaciół. Z czasem myślałam, że powinna mieć właściwie drugi jacht za sobą, ciągnąć z tymi wszystkimi maskotkami od dzieci. Miałam urządzenie, które w razie potrzeby mogłam włączyć, jeżeli działoby się już naprawdę bardzo źle, to można takie urządzenie włączyć, nazywa się to ePIRP i wszyscy na świecie wiedzieliby, że taki jacht z taką załogą ma problemy. Miałam ze sobą cały czas muzykę. To był taki mój sposób na to, żeby jak było mi smutno i było mi źle, to po prostu słuchałam muzyki. Właściwie muzyka była ze mną 24 godziny na dobę. Jak tylko miałam baterie naładowane, to muzyka ze mną była. Miałam swój cel. Chciałam opłynąć świat, ten cel osiągnęłam. Tego też Państwu bardzo życzę serdecznie. Po prostu, żebyście osiągnęli swoje cele, które założycie. Spotkanie na pewno było warte obejrzenia i uważam, że te przygody, które Pani Natasza pokazała nam na slajdach, czy też na filmach, które mogliśmy obejrzeć, uwieczniały te chwile i były warte obejrzenia. Bardzo mi się podobało. To było już chyba drugie spotkanie, na którym byłem z Panią Nataszą. Za każdym razem jest równie ciekawie, jak nie bardziej. Niesamowita naprawdę sprawa, niesamowita odwaga i myślę, że takie osoby należy podziwiać i myślę, że jeżeli będzie tylko możliwość, to trzeba wspierać w takich przedsięwzięciach.